możemy zacząć, słuchajcie, wycieczkę. Ja się nazywam Agnieszka Stawiarska. Jestem dyrektorem marketingu w gazecie, ale przez 9 lat pracowałam jako dziennikarz, redaktor i wydawca. Także znam też inne strony pracy, tej redakcyjnej. Opowiem dzisiaj Wam troszeczkę o historii gazety i przede wszystkim o tym, co się dzieje teraz. Proszę, zapraszam. Słuchajcie, wejdźcie tutaj, zobaczcie, bo tutaj na ścianach są, to nawet jest, nie wiem, no jedna tam setna, dwusetna chyba, różnych dyplomów i podziękowań, które przychodzą na ręce redaktor naczelnej od instytucji, od szkół, od dzieci za różną pomoc. Tutaj na przykład, przepraszam, mamy specjalne podziękowanie od Jurka Owsiaka. W tym roku gazeta dostała specjalny medal na 20-lecie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ my od lat po prostu wspieramy organizację i koncertów, i Woodstocku. Też są wywieszone nasze pierwsze strony, dni, daty. Ciągło praktycznie pracujemy, nie wiem, codziennie, w soboty i w niedzielę także, bo w soboty są mecze, w niedzielę trzeba robić dodatek sportowy poniedziałkowy, 8 stron. Także, no cóż, żeby już Was nie męczyć, to powiem, że jesteśmy dziennikiem lokalnym, do tego piszemy o sporcie, bardzo o tym małym. Dziś na przykład, jutro będzie na przykład w gazecie tekst o koronie w schowach w drużynie A-klasowej piłkarskiej, czyli grającej w 6. lidze piłkarskiej, ale też bywamy na wielkich imprezach światowych, ogólnopolskich. No ja miałem przyjemność być na dwóch igrzyskach w Pekinie i w Atenach. Teraz jadę, jeżeli dożyję i mnie szlak nie trafi, jak zawsze mówię, jadę do Londynu. 25 lipca wyjeżdżam. Bywałem na stadionach piłkarskich w Europie. No, miałem przyjemność oglądać kilka fajnych rzeczy z kilkoma fajnymi sportowcami. Tą stronę, jedynkę, szykują właśnie, planują wydawcy, którzy w danym dniu dyżurują. Czasami, gdy są wydarzenia bardziej lokalne, to mutujemy te pierwsze strony, czyli zmieniamy je. Na północ idzie inna, pierwsza strona, inna tutaj jest w Zielonej Górze, w Żarach i w Nowej Soli. Ja mam prośbę, chyba że Pani o tym wie. Zwiedzaliście gabinet, Pani redaktor, ale większość dnia spędza tutaj w newsroomie z redaktorami i z dziennikarzami. Także są zdjęcia, tutaj idzie i z Dzień dobry Wam wszystkim. Dzień dobry. Mniej tekstu, mniej pisania, a więcej wizualnych takich akcentów, które przyciągają wzrok. Są redaktorzy szkolnej gazety. Co ostatnio piszecie? O czym piszecie? A zdjęcia ktoś robi, tak? Zdjęcia nie robimy. Nie, bo to tylko gazetka jest pisana, tak? Znaczy się, zdjęcia są, ale wklejamy z internetu. Aha. Aha. Tak, że tak powiem, nie mamy fotografa, który robi zdjęcia do gazety. Ale to może już... Ale można pomyśleć nad tym, Krystian. Może zostaniesz fotografem naszej gazetki, będziesz robić faktycznie jakieś zdjęcia z różnych imprez, będziemy wklejać. No, będzie wtedy ciekawie niż lata. Tak, to też pokazać przez to sztuczki, nie wiem, co to jest chyba. No to jest reklamacja i tak jest wiązane. Krystian pisze o sporcie, o falbazie, o euro. Także Krystian taką rzeczą o sporcie, że taki jedyny mężczyzna w redakcji, więc... Przybija się ze swoją tematyką. Ale to jest wskazanie na sport, czy sam chce? Sam chcę. No, szybko mu to wychodzi. Coś tam powiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzymy miłej pracy. Wzajemnie. Widzenia. Miłego dnia. Do widzenia, wzajemnie.
16, 15, 16.